Księżyc chaosu zalśnił złowrogo na niebie. To mroczny znak od niszczycielskich mocy, by wszyscy kopytni powstali do walki. Mają opuścić swoje leśne mateczniki i zniszczyć wszelkie przejawy cywilizacji. Nadszedł czas bestii. Hrabiowie elektorzy, Todd Bringer i jemu podobni, ginąc będą patrzeć, jak obracają się w ruinę ich wspaniałe włości. Na swej drodze zniszczenia zwierzę ludzie pozostawiają niejedne rozszarpane zwłoki człowieka, krasnoluda czy zielonoskórego. No ciekawe, czyli zielonoskórzy nie są zbyt przyjaciółmi, znaczy nie są po naszej stronie. W każdym razie, czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galzak i zapraszam na pierwszy odcinek kampanii Zwierzoludźmi. Jedziemy, wreszcie kampania po długiej, długiej przerwie. Po długiej, naprawdę długiej przerwie. Ale cóż, gramy Kazrakiem. Dlaczego wybrałem Kazraka? Sam nie wiem, chyba to jest odpowiednia, znaczy właściwa odpowiedź. Znaczy powiem tak, Mogrur to jest taki typowy wybór na PvP, nie? Na multi, no bo to jest zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Ewentualnością jest Malagor przy takim odpowiednim buildzie na dwóch bykach, na dwóch tych bykach, nie? Oto bierzemy Malagora, żeby mieć jakąś magię. A Kazrak to jest taki trochę zepchnięty na margines, więc... Twigwis, czyli w twym języku witaj, panie. Chcesz mnie zgładzić, gdyż jestem człowiekiem. Lecz miałeś wizję i wiesz, kto mnie przysłał. Pragnę tego, co ty, by kopytni zdeptali całą cywilizację. Zaczynajmy więc. Na północy za mistycznym lasem Atelloren leży Bretonia. Strzeliste wieże lśniące w słońcu symbolizują butę jej ludu. Sprowadź zakładę na ten cudny kraj. Na wschód od Bretonii leży Imperium, szczytowe osiągnięcie ludzkiej pychy. Jego stolica, Altdorf, to centrum władzy i symbol jej niezmienności. Obróć ją w ruinę, niech zapanuje zamęt. Imperium, choć potężne, jest podzielone. Uderz rychło, zanim się zjednoczy i skazi skrwawione ziemię cywilizacją. Na południu księstwa graniczne trzymają swe ziemie w niepewnym uścisku. Od świata dzielą je góry i przełęcz czarnego ognia. Cel w sam raz dla zgłodniałego stada. Zniszczenie masz we krwi, nui się Gurlet. Świat się o tym dowie. Zasiej ziarna zagłady. Niech kopytni zniszczą ludzkość. No tak, drobne lagi ze względu na dysk twardy HDD. Dobra, hordy. Zwierzoludzie poruszają się w hordach. Tutaj mamy dokładnie tą samą zasadę co chaos. Armia zwierzoludzi zwiększa swój zwierzęcy szał, gdy bierze udział w bitwach. To jest z kolei dokładnie ta sama, znaczy może nie wiem czy dokładnie ta sama, ale analogiczna zasada co ta funkcjonująca u orków. Więc tutaj chyba się nie ma co rozwodzić, bo przez to przechodziliśmy. Zwierzęce ścieżki. Możemy korzystać ze zwierzęcych ścieżek. To jest coś takiego, że możemy jakby pomijać kary za teren, czy ogólnie teren. No i to tyle z tych najważniejszych informacji. I powiem tak na sam początek, że ja tą kampanię zacząłem robić poza kamerą, bo tak jakby zawsze jak gram Warhammera, to tak jakby no nie wiem co się święci, nie? I to jest gwóźdź do trumny, nie? Bo nie wiadomo co robić, nie wiadomo gdzie jest największe zagrożenie i tego tak jakby nie da się właściwie przewidzieć czy domyślić się. To trzeba po prostu parę razy przegrać, żeby zobaczyć co będzie robiła sztuczna inteligencja i wtedy jest przynajmniej jakoś tam myślę, że łatwiej. No i dlatego stwierdziłem, że przegram to parę razy, zobaczę jaki jest początek przynajmniej, no i jakoś spróbuję się dostosować, żebyśmy nie przegrali w pierwszym odcinku. Mamy dwóch lordów, jednym jest oczywiście Kazrak, to jest tenże lord, mamy dwa oddziały gorów, jedno stado ungorów z tarczami oczywiście, dwa stada ungorów z włóczniami, łupieżców i minotaury, to jest zdecydowanie najlepszy oddział jaki posiadamy. No i drugi lord, który się nazywa Gorosz, rozdzieracz serc. Gorosz. Są pustoszyciele Gorosza. To są jakieś regimy sowiną oddziały. No i on ma same Ungory, nie? Także to nie jest jakaś super elita. Jesteśmy na Półwyspie Iberyjskim. Coś w tym stylu. To nie wiem jak ta kraina się... Estalia. To się nazywa Estalia, właśnie. No w ogóle no to jest jak Półwysep Iberyjski. Identycznie.
Tutaj jest właśnie frakcja, która się nazywa Estalia. Tutaj mamy Skavenów. Tutaj mamy Bretonię. Tutaj mamy Bretonię, właściwie nie tylko tutaj, tutaj mamy Bretonię, bo to jest wszystko Bretonia, tam trochę jest jakichś tam innych cudów. Tu gdzieś jest Imperium, ale to już jest daleko. Także no pierwszy problem to oczywiście Estalia. Problem. To nie do końca prawda, że problem, bo no my się zajmujemy burzeniem miast, nie? I ta mechanika mi się średnio podobała, ale jako, że lubię zwierzę ludzi, więc i tak postanowiłem zagrać. Ale no średnio mi się podoba ta mechanika, no bo tak, my wleziemy, poburzymy miasta, pojawia się jakaś inna frakcja, ona po prostu odbuduje je od zera, nie? No i to jest taki trochę jałowy trud, no ale spróbujemy. Nie wiem, czy warto sobie stawiać jakiekolwiek cele, bo tutaj gra tak jakby sama nas kieruje na właściwe, na tory, jakie chce, że tak powiem. My tutaj mamy znikomy wpływ, może nie znikomy, ale nieduży wpływ tak naprawdę. Jak się sytuacja rozwinie, tak musimy reagować. Dobra, ale mniejsza z tym. Uzbroimy się tu, chociaż nie, czekajcie, tu się nie musimy uzbrajać. Jeżeli dobrze pamiętam, to możemy to zająć z marszu. Aha, dobra, czekajcie, bo ja przyszedłem w tryb obozu. My to chyba to baro możemy zająć z marszu. Czekajcie. O. To baro. Tak. My to możemy spokojnie wziąć z marszu, więc weźmiemy. Ewentualnie Kazraka trochę dozbroimy. Inna sprawa jeszcze. Będziemy mieli jakby no coś ciekawego, bo tutaj niedaleko Bilbali pojawiają się piraci, czyli Wybrzeże Wampirów. Ta nowa frakcja i oni tutaj no, chodzą bardzo blisko, nie? Także możemy się z nimi spotkać i to będzie taki ciekawy smaczek, bo no, powiew nowości, co tu dużo mówić. Przy czym właśnie sytuacja jest taka, że oni, znaczy to miasto bardzo szybko się rozwija i my nie jesteśmy w stanie w ogóle tego zająć. Próbowałem na różne sposoby, także tego Magritta w ogóle nie ma sensu ruszać, bo tutaj się zaraz pojawi Wybrzeże Wampirów z ogromną armią i to zniszczy, nie? Więc zajmowanie się tym to jest strata czasu i zasobów, co nas może boleć w przyszłości. Więc no zadanie jest takie, że tak, ta armia niszczy to baro, ta armia rusza do Bilbali, niszczy, przy czym ją chyba uzbroję jeszcze trochę. Albo nie, pomyślimy. No i później ruszamy na Bretonię. Przy czym w Bretonii prawdopodobnie nic nie zdołamy zrobić, bo tam jest, tu jest Carcassonne i tu jest, siedzi pełna armia. Carcassonne jest mocne, więc nie jesteśmy w stanie w ogóle tego ruszyć, więc prawdopodobnie pójdziemy gdzieś dalej. Ale nic, czekajcie. Pierwsze kroki. Nie wiem, czy tutaj jest sens cokolwiek dozbrajać. Czy nie lepiej by było po prostu od razu pójść na Bilbali, bo ja w sumie nie mam za bardzo... właśnie, nie, ukryte obozowisko, zwierzęce ścieżki, to jest fajne, bo możemy sobie o, pod terenem pójść i no, tak od razu stanąć. I tak zrobimy, nie? Spróbujemy od razu tu zaatakować i od razu stoczymy pierwszą bitwę. Napotkano Tile, ale Tile też nie ruszymy. Powinniśmy to wygrać, bo testowałem to dobre parę razy, toczyłem tą bitwę. No i myślę, że ten początek się uda, dzięki temu, że wiem tak jakby jak grać. Ale czasami się, no, ja to wiecie, mam takie różne nastawienie do kampanii Warhammera. Ogólnie fajnie jest Warhammer, ale takie głupie rzeczy się czasami dzieją. Raz grałem kampanię, powalczyłem tutaj z Estalią, przemieściłem się na północ do Bretonii i nagle ni z gruchy, ni z pietruchy, jak to się mówi, wywalił do, znaczy, przyszedł do Bretonii Karl Franz z pełną armią tylko po to, żeby rozwalić mnie. Gdzie tu sens i logika, nie? Imperium, najpotężniejsza frakcja, ma mnóstwo wrogów dookoła i leci przez całą mapę gość, żeby załatwić mnie tylko dlatego, że ja nie jestem SI, tylko realnym graczem, nie? To nie krzty logiki w tym, nie krzty realizmu i to tak trochę głupie było, ale no okej, takie głupie rzeczy się niestety w kampanii Warhammerowej zdarzają. Przy czym tak jakby, no nie dziwię się, bo tutaj jest tyle rzeczy na kupę, tak jakby pododawanych, że no przypuszczam, że twórcy trochę też sami stracili kontrolę nad tym, co się dzieje. Ale no mniejsza z tym, nie? Może się to nie zdarzy ponownie, bo tak jakby, no ja nie byłem w stanie za bardzo tego Imperium pokonać, szczególnie, że ja byłem na ziemiach Bretonii, więc no cóż, i Bretonia i Imperium mogli mnie spokojnie tłuc. Dobra, mniejsza z tym, bo się bijemy, ale to było głupie. A, włócznicy nie mają tego. Wangarda. Rozpoczynamy. Oj, czekajcie, nie to. O, dobra, przyspieszamy na maksa. Oczywiście oni tu będą szli w naszym kierunku. No, w ogóle nie grupuję jednostek, bo to chyba nie ma potrzeby takiej. No, zaszarżujemy lordem. Powinniśmy sobie dać radę. Strzelajmy, tak, po włóczniach, one nie mają tarczy. Dobra, pomóżmy lordowi, bo on jednak ma problemy.
To się powinno udać bez większych trudności. No, tam już oddział zrautowany. Skupmy ostrzał tutaj. O, ten oddział ma problemy. Pomóżmy im. A nie, 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 nie lordem, nie lordem. Piechotą. Lord niech się bije tutaj. Dobra, wygraliśmy. Nie wiem, czy tego oddziału nie stracimy, ale chyba nie. Chyba przeżyje. Zakończmy bitwę. No to było proste, nie? To było proste. Pierwszy krok wykonany. Nie mam żadnych modów zainstalowanych, bo to tak jakby nie chciałem, żeby właśnie, żeby strasznie długo wczytywało, no bo z tym jest zawsze wieczny problem, że ta kampania się cholernie długo wczytuje. No spróbuję może niedługo, za jakiś czas przerzucić Warhammera na dysk SSD. I właśnie, no jakby dzięki temu będzie działało szybciej, tylko no muszę znaleźć trochę miejsca na tym SSD, bo ja nie mam jakiegoś dużego. A to tak jakby, no tam jest system zainstalowany, no i tak jakby wszystko, co jest na pulpicie, jest na tym... jest na tym SSD i to sporo miejsca zajmuje wbrew pozorom. Dobra, ta bitwa była łatwa w sumie, wszystko dzięki łucznikom. Najwięcej trupów notabene zrobiły, no poza... Nie, no dobra, najwięcej. Nawet Lord Gorosz nie zrobił tyle, co ci łupieżcy. No patrzcie, nawet bez modów czytuję cholernie długo. Szczególnie przy nagrywaniu, bo jeszcze bez nagrywania to jeszcze jakoś idzie. Zasadniczo chciałbym, żebyśmy za cel wzięli sobie standardowo elfy, ale tym razem leśne, bo to by było, myślę, że takie lorowe. Z tego, co się tam od was przede wszystkim dowiaduje, no to no właśnie zwierzę ludzie tak się mocno z elfami tłuką, leśnymi. Ale no zobaczymy, czy to wypali, zobaczymy. Bo rzeczywiście, jak znowu przylezie do nas Karl Franz, to my nic tutaj nie zrobimy totalnie. O, żeż ty, to wczytywanie. Teoretycznie mogę robić cięcia na tym. I chyba tak będę robił w kolejnych odcinkach ewentualnie. Chociaż czasami najgorszy, zaraz po bitwie jest coś do powiedzenia, ja zaczynam gadać, się wczyta do połowy, no to już stwierdzam, że okej, będzie szybko, nie? Więc pogadam jeszcze 2 minuty i pójdzie, a to się jeszcze ładuje i ładuje. No to by było fajnie, jakby to poprawili, ale nie ma co liczyć i myślę, że będzie jeszcze gorzej przy Warhammerze 3. Ale zanim nadejdzie Warhammer 3, no to jeszcze trochę czasu minie. Zobaczymy, jakie frakcje w ogóle zrobią, bo to trudno powiedzieć. Znaczy przypuszczam, że będą ogry, nie? Podobno, znaczy sporo ludzi stawia na krasnale chaosu. I ewentualnie na demony chaosu, nie? Czyli te wszystkie, jakby chaos zostanie podzielony trochę. No... Kurde, resztki. Nie no, będziemy cięcie robić, bo to jest koszmar. Ale to siłą rzeczy tak jakby nagrywanie takich kampanii. Ja pamiętam, liczyłem kiedyś, ile mi czasu na jakiejś kampanii Warhammerowej, jednej tak jakby serii, ile mi czasu zeszło na czekanie, aż się wczyta. Nie pamiętam, jaki był wynik, ale no chyba parę godzin. Dobra. Nareszcie. Zniszczenie i profanacja. To jest lepsze rozwiązanie. Bo to nam rozwija stado. No to mi też powiedzieliście tak jakby przy okazji kampanii chaosu, że niszczenie jest bardziej pożyteczne niż... Okej, jeszcze lag, jeszcze czyta. Mieli. Zasięg na ruchu na mapie kampanii. To będziemy też brali. Już się tak jakby sporo nauczyłem od was, powiem szczerze. Jeżeli chodzi o technologię, to spaczenie chaosu zwiększy i tempo badań o 20%. Nie jest to takie głupie rozwiązanie, kosztuje 5000, to nie będzie kosztowało nic, nie? Więc no to tyle złego, że to kosztuje sporo. Ale zróbmy to. Ja na razie tak zamierzam zburzyć Bilbali i połączyć moje armie jakoś, w sensie, żeby były w jednym miejscu. Jeżeli uda się to zrobić oczywiście. Tam, jak widzicie, już wybrzeże wampirów się kręci. Oni prawdopodobnie w Bilbali by lądowali, gdyby właśnie nie my. Teoretycznie można iść też w tym kierunku, ale tych skavenów też nie bardzo jestem w stanie pokonać. Na początku te jednostki zwierzę ludzi są naprawdę cholernie słabe. Zresztą no w ogóle jednostki zwierzę ludzi no, raczej nie należą do takich strasznie wytrzymałych czy coś. Także te Ungory to jest no, najgorszy syf. Praktycznie.
To jest niewiele mocniejsze od jakichś zombiaków czy coś. Czy goblinów. O ile to jest mocniejsze od goblinów, wcale nie powiedziane, nie? Także no jakoś sobie z tym trzeba radzić. Mamy gory, no i na razie możemy robić tylko ungory, nie? Dobra, mamy spaczenie chaosu większe. No i cóż, no to miasto musimy zostawić. Zwierzęce ścieżki. Na razie nie, podejdziemy sobie tędy na piechotę po prostu. I ze zwierzęcych ścieżek za chwilę skorzystamy. Kazrak. Kazrak niech rusza na Bilbali. O, jak widzicie. Dobra, zagramy to sobie, szczerze mówiąc. Wygramy to pewnie na luzie, ale spróbuję to zagrać, żeby zminimalizować straty. Dobra, wczytywanie bitwy raczej długo nie będzie trwało, więc no tutaj nie będę ciął. Ale po bitwie już zrobimy zdecydowanie cięcie. No i też zobaczcie, patrzcie, no. Ile gramy? 5-10 minut, nie? Już trzeba by robić 3-4 cięcia. Więc no to jest cholera... No to jest trudnawe, ale no trudno. No naprawdę chciałem zagrać tę kampanię Zwierzoludźmi. A tak a propos, po kampanii Zwierzoludźmi będzie ponownie ROM 2. Także tutaj jakby to już wam mogę wyjaśnić, jakbyście się zastanawiali, co będzie następne. Gory. Gory to całkiem elitarna piechota, tylko słabo odporna. No rzecz w tym, że ci... że tych włóczników ungorów nie mogę wangardować, ale do nic, niech sobie stoją na tyłach. Kazraka mogę wangardować, to jest ciekawe. Dobra, wszystko dajmy na jedynkę, minotaury dajmy na dwójkę. Minotaury wyślemy do rozjechania kuszników. Przede wszystkim. Ja tu raczej z lasu nie będę wyłaził, żeby nie dostać ostrzału na twarz. No, oni też mogą kampić w lesie. Dobra, to idźmy. O, dobra, widzimy. O, kusznicy, dobra, spadamy. Dobra, już trzeba teraz normalnie to zacząć rozgrywać. Tu jest pewnie ukryta jakaś piechota. Nie wierzę, że kusznicy tak sami tu zostali. Co? No, właśnie. Tak też przypuszczałem. Dobra, za kusznikami, panowie. Lorda tam trzeba wrzucić. Wsparcie. Kurde, no, gory też nam będą padać zaraz. Dobra, kuszników dorwaliśmy. Jakieś mam lagi, kurde. Nie, no tutaj sobie pierwsza linia chyba nawet poradzi, więc nie będziemy się glubować. Dobra, kusznicy zrautowani. Dorwijmy drugi oddział i dopiero później będziemy wjeżdżać na plecy. W sumie tymi włócznikami spróbujemy może tam też wjechać na plecy. No, dorwani kusznicy. Minimalizujemy straty. Łupieżcy niech strzelają tutaj, to jest zdecydowanie najważniejsze miejsce. Najbardziej podatne na trudności. O, czekajcie, lewa strona się sypie. Dobra, kusze dojechane. Lewa strona się posypała. Tutaj otoczeni. Dobra, kusze rozjechane. No, te kusze trzeba cały czas męczyć, żeby one dynami i ostrzałem nie wspierały. Nie no, to myślę, że wygramy bez problemu. Jakby nie patrzeć. Nawet przyspieszę może trochę. No, minotaury szarżują. Dobra. Wleźmy tu na plecy, bo te kusze już i tak nie wrócą. Więc wpakujmy się na plecy. O kurde, już rozpadł mi się ten. Kolejny oddział. No, dobra, GG. Okej. Okay. Zakończmy bitwę, no i robimy nie powtóreczkę, tylko robimy cięcie. No tym razem wczytało znacznie szybciej.
Bilbali zburzone. Zaraz sobie tutaj ulepszymy Kazraka. Pierwotny szał, no to by było fajne, trochę by mu tam ataku dało, otworzyłoby mu jakieś takie... Ale nie, no bierzemy to, to jest zdecydowanie najważniejsze. Dobra, technologia, to jest zrobione. Dyscyplina podczas walki z ludźmi, tempo badań. Doświadczenie jednostek, atak zwarciu dla lordów i bohaterów, przychody z plądrowania. Nie wiem, czy przychody z plądrowania nie byłyby najlepszym rozwiązaniem, jak tak myślę o tych poprzednich podejściach do kampanii. Bo ja się praktycznie później poruszałem wyłącznie poprzez plądrowanie. Dobra, oddajemy turę. Czy to jest po raz pierwszy? Nie, to jest po raz drugi, kiedy oddajemy turę, dobra. Łyk wody. O, widzicie, wybrzeże wampirów. Ja wcześniej współpracowałem z nimi. Tak jakby, bo oni tutaj pójdą, nie? Na to miasto, na to Magritta. Problem w tym, że oni to zajmą, nie? Patrzcie na ich siłę, nie? A na naszą. No to jest w ogóle jakość tych jednostek, to jest niebo a ziemia, nie? My mamy tak gówniane jednostki w porównaniu do tego, co ma wybrzeże wampirów, że to w ogóle ciężko jakkolwiek porównać. Także my nie jesteśmy w stanie tego zająć, a oni są, nie? Więc ja tam trochę plądrowałem i próbowałem tu podchodzić, ale to była strata czasu, nie? Bo i tak nic tam nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc ewentualnie możemy iść w tym kierunku. Ja zawsze szedłem w kierunku Bretonii, ale pójdziemy sobie jeszcze raz w kierunku Bretonii właśnie. Właśnie, ścieżki. Możemy dzięki temu góry ominąć, to jest bardzo fajne. Zwierzęce ścieżki. Dobra, podejdziemy tutaj Kazrakiem. I tutaj się zaraz rozłożymy z obozami, nie? I zaczniemy ulepszać trochę nasze obozowiska. I ruszymy dalej. No, ulepszanie tych obozowisk jest... O, właśnie, on nam proponuje prawdopodobnie jakiś pakt o nieagresji, tak. Spróbujemy od niego wyciągnąć jakąś kasę. Niskie szanse, więc nie wiem, czy to jest sens robić. No, odrzucono. Dobra, jak mnie zaatakuje teraz, to jest GG przecież, nie? Więc może było warto robić ten pakt o nieagresji. Zawsze się zgadzałem, ale myślałem, że uda się jakąś kasę wyciągnąć jednak. Serio, jak mnie zaatakuje, to GG, musimy zaczynać od nowa, nie? Kurde. No nic. Bretonia. No tak jak mówiłem, teraz trzeba będzie właśnie rozstawić obozy i zacząć. Nie zaatakował na szczęście. On chyba ma tak jakby w skrypcie, że musi iść w innym kierunku, więc na tyle dobrego. Dobra, teraz pytanie, czy rozstawiamy obóz, nie? Mogę dowerbować jednostki, ale czy jest sens werbować jakieś gówniane ungory, za przeproszeniem? Mogę rozbudować obóz i to tutaj jest już zdecydowanie większy tak jakby sens w tym. Tu tego drugiego typa obozu nie rozbuduję. Oj, kurde, zwierzęce ścieżki użyłem. Patrzcie na to, nie? Nie wiem, co tam jest, ale w Carcassonne garnizon. Garnizon nie jest jakiś masakrycznie duży, no to tyle dobrego. Ale ja z tą armią nawet nie jestem w stanie w ogóle jakkolwiek konkurować. Także trochę jesteśmy, co przeproszenie, w czarnej dupie, no bo... Gdzie tu iść, nie? Tutaj wybrzeże wampirów wszystko pozajmuje, więc z nimi w ogóle nie ma szans, nie ma w ogóle o czym mówić. Nawet na multi jest ciężko wygrać zwierzę ludźmi przeciwko wybrzeżu wampirów, więc no przy kampanii, gdzie przeciwnik ma zdecydowanie większy zakres jednostek, no to nie ma w ogóle... No. Bretonii też nie bardzo ruszymy. Możemy teoretycznie ominąć Carcassonne i lecieć dalej, no ale ostatnio, tak jak mówiłem, no zaatakował mnie Carte France, kurde. Przyleciał przez pół mapy tylko po to, żeby mnie zaatakować, bo ja nie jestem sztuczną inteligencją, no. Także to było słabe. I poza tym, no tak jakby wszędzie są jacyś nieprzyjaciele, więc ciężko jest tu cokolwiek poburzyć. O. Dajt mi wypowiedział wojnę. Torgovan przeciwko zwierzyludziom, czyli leśne elfy mi wypowiedziały wojnę. Tak, mogę zwerbować w tym momencie bohatera. Zwykle brałem szamana. Ale nie jestem pewien. Nie wiem, czy nie lepiej wziąć wściekłego byka. Ze względu na fakt, że szaman, tak jakby na najniższym poziomie, on jest
mało co warty. Pomijam oczywiście fakt, że tutaj nam się randomowy szaman wybierze. Nie możemy wybrać konkretnej dziedziny, więc może nam się z magią śmierci wybrać, może z magią cienia, no, z magią bestii. Nie, cienia chyba nie. Nie, jest cień, jest. U zwierzę ludzi. Także tu nie mamy wpływu, to się robi randomowo. Wściekły byk tymczasem jest od samego początku zawsze całkiem mocny, więc myślę, że wściekłego byka sobie jednak wybiorę. I będziemy sobie latać właśnie ze wściekłym bykiem. Patrz, jaki on jest duży. Wcielenie do armii, szkolenie. Wściekły byk może szkolić jednostki. To jest trochę absurdalne. Nie, no dobra, może nie w sumie, no. Na wojażce się chyba zna. Dobra, ulepszył mi się budynek. Nie mam wystarczająco funduszy, żeby ulepszyć ten budynek. Ale chyba muszę jeszcze poczekać, żeby mi się jednostki tak jakby no, naprawiły, bo to się dzieje stosunkowo powoli. Czekajcie, muszę WASD kierować, bo... Weźmiemy wściekłego byka. No widzicie, Bilbali już zajęte, nie? Przez... I ruszymy sobie tutaj, zobaczymy, co się będzie działo, nie? Czy ktoś tu zareaguje w ogóle, czy nie? Zrobimy mały rekonesans. A tutaj tymczasem właśnie... A, ja mogę się w tym obozie przemieszczać chyba. Nie, nie mogę. Tu mogę odpalić plądrowanie i zrobimy to. Zawsze sobie troszkę dochodów zdobędziemy. No, co tu jest, nie? No na razie tylko jacyś tam łucznicy. To w sumie niedużo. Zróbmy dwa kroki w tym kierunku. No i oddajmy turę, no bo nic nie możemy zrobić na chwilę obecną. Spróbujemy jeszcze ulepszyć może obóz właśnie tego Gorosza. Czekajcie, zerknę na zegar w sumie, bo my zaczęliśmy to. Początek chwilę trwał. 27 minut, więc będziemy kończyć chyba po tej turze. Zobaczymy, co jeszcze zrobi Bretonia i czy przypadkiem nam się tu nie pojawi choroba jakiś... Widzicie to? To? To nie wróży niczego dobrego bynajmniej. Dobra, chyba się zwiniemy stąd, bo nas Noctilus to zaraz załatwi, nie? Naprawdę, Kazrakiem się strasznie ciężko gra, no ja niczego tu nie mogę ruszyć, nie? Naprawdę, niczego. Spróbujemy jeszcze może tam do Tilei pójść, ale to jest ryzykowne, bo ja wcześniej tego nie grałem, więc nie wiem, co się zdarzy. No musimy się stąd zmywać, bo on nas tu zaraz rozwali. Ten Noctilus nieszczęsny. Więc weźmiemy sobie plądrowanie i się przemieścimy tutaj. No tu nas nie powinien zaatakować chyba, nie? Jesteśmy już na ziemiach Bretonii. Tu jest granica z tego, co mi się wydaje. Więc panie Noctilus, idź pan stąd. Tu mamy Skaveny. Skaveny teoretycznie nie jest taki zły przeciwnik. Tylko patrzcie na garnizon, no ja nie jestem w stanie tego ruszyć. No ni cholery, nie ma opcji. A to jakieś Migrialto? No też jest ogromny garnizon, którego nie jestem, czego nie jestem w stanie ruszyć. Jak tu pójdziemy dalej, Karak, Buvdar. No to są jakieś orki, więc to teoretycznie może będziemy w stanie zniszczyć. No zobaczymy w takim razie, co się będzie działo. Czy ja tu mogę zacząć budować obóz na wyższy poziom? 2500, więc jeszcze jedna tura. Gorosza możemy przemieścić. Wściekły byk. Mogę wydać kasę, ale czy jest sens wydawać kasę? Nie. Pójdziemy dalej wściekłym bykiem i zrobimy rekonesans, bo nie ma sensu wydawać kasę na zabijanie bohaterów, to mi niewiele pomoże. Brion mogę zniszczyć, przy czym... Brion nie ma garnizonu zbyt dużego, ale ta armia jest w stanie bardzo szybko tu pomóc przyjść z odsieczą i... Więc no wiadomo, nie wiem czy to się opłaca po prostu. Dobra, oddajmy turę. A, dobra, miałem zakończyć odcinek na poprzedniej. Także cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że jednak uda nam się coś zdziałać mimo tego naprawdę ciężkiego początku. No postaramy się, zobaczymy co z tego wyjdzie. Do zobaczenia. Czołem.